tym roku w związku z tym, że w Wejherowie kiedyś młynarze bardzo zacnie jako rzemiosło się tutaj rozwijali, więc jest młyn, koło młynowe, które się kręci, a oprócz tego jest też rybak, ponieważ kiedyś to był powiat morski. Sam jako chłopak chodziłem z sopką od mieszkania do mieszkania, dostawaliśmy cukierki. Dzisiaj jeszcze też ta tradycja nie zaginęła tak całkiem do końca, może nie w blokach, chociaż też słyszałem, że chodzą młodzi. Także przechodzi to z pokolenia na pokolenie, z opowieści starszych inspirują młodych i jest żywe to wszystko.